No to dzień dobry się z Państwem, po raz kolejny jesteśmy znowu w lesie. Super ekstra fajnie, ekstra zajebiście, Koda po raz kolejny odpalił The Forest. Ja również jestem podekscytowany, także dzień dobry się przy okazji tego pięknego wschodu słońca, który sobie właśnie obserwuję. Słuchajcie, dawno mnie tutaj nie było, w związku z tym postanowiłem sobie znowu zagrać w tę gierę. Tym bardziej, że ostatnio wbiłem sobie do Dextera na live'a i zobaczyłem, że jest odświeżona. I po prostu, no, chciałem zobaczyć, jak to wygląda, tym bardziej, że zmieniłem sobie kartę grafiki. I powiem wam, że jest całkiem fajnie, tylko kurwa, gdzie my jesteśmy? Co to jest? To nie jest moje miejsce, to nie jest miejsce, w którym się rozbiłem. To nie tu wybudowałem sobie domek i całą masę innych niepotrzebnych, jak się okazało, rzeczy. Co tu się kutwa stało i dlaczego jestem tutaj? No, na pewno część z Was się domyśla, dlaczego tak się stało, a jeśli nie wiecie, to teraz Wam powiem, także zapraszam na ten odcinek. Dobra, słuchajcie, myk jest taki, że generalnie, jak wiecie, ostatni raz, kiedy grałem, była to wersja 14, dokładnie 14C. Może nie będę biegać tak bez sensu, tylko bym sobie coś wybudował. Może bym sobie wybudował jakiś holderek. No, wybudujemy sobie lodóweczkę. Może sobie wybudujemy jakąś ala lodóweczkę. Albo wybudujemy sobie lock holder. O, przyda się na bank. Dobra, słuchajcie, więc temat był taki, że grałem, to była wersja 14C, o ile dobrze pamiętam. No i okazało się, że trochę się działo podczas mojej abstynencji od tego tytułu. I wyszło na to, że po prostu już jest dostępna wersja 18, czy tam 19 już nawet. W każdym razie za dwa dni będzie kolejna wersja. No i co? Zobaczyłem to sobie u Dextera. Myślę sobie, trzeba wbić z powrotem do lasu, zobaczyć, co słychać, kurde, u mnie na wsi, a w zasadzie na moim sajcie. I słuchajcie, odpaliłem sobie podekscytowany. Okazało się nagle, że... Co ja robię w ogóle? Okazało się, słuchajcie, że jestem generalnie w dupie, bo no, zmian było tyle, że musieli zlikwidować save. Cieszyłem się przy wersji 14, że no, teraz już na pewno będę mógł sobie budować, to nigdy nie zginie i to fajnie zostanie i będzie super ekstra sweetnie, zajebiście. Okazało się, że jestem w błędzie. Okazało się, że niestety, ale no, save przepadły. Także musiałem zacząć wszystko od nowa. Oczywiście nagrałem wszystko, jak robiłem to wszystko od nowa. Słuchajcie, bardzo dużo się działo, jak widać, zdążyłem budować sobie dom, wykarczować połowę tego miejsca i inne rzeczy zdążyłem również zrobić. A kiedy kończyłem to robić, okazało się, że tego nie nagrałem. Nie wiem czemu, po prostu skrót klawiszowy, którego użyłem, to był albo nie ten skrót, albo po prostu zaszpankowała mi klawiatura i się nie odpaliło nagrywanie. Powiem wam, że się wkurwiłem. Jest to moje drugie podejście. Nagrywałem dla was wczoraj, ale się, jak mówię, nic nie nagrało. Teraz nagrywam to drugi raz. Mam nadzieję, że się nagra. I z jednej strony jestem wkurwiony, a z drugiej strony to w sumie może i nawet dobrze, bo komu by się chciało znowu oglądać, jak biegam sobie po samolocie i zbieram znowu te same walizki w tym samym miejscu, tak? Także powiem wam, że naprawdę na początku się tak wkurwiłem, jak się okazało, że nie ma tych moich save'ów, że jak po prostu wpadłem sobie do... No i co? Nie mogę odłożyć? A, dobra. Jak wpadłem sobie, słuchajcie, do tej gierki i zobaczyłem, że jestem znowu w samolocie, to zacząłem kurwić. Straszliwie, co to kurwa jest, czemu jestem kurwa po raz kolejny w tym pieprzonym samolocie i tak dalej i naprawdę z grubsza odcinek oparty był o rzucanie bluzgami. Także wiecie, no z jednej strony dobrze, że się nie nagrało, a z drugiej strony dobrze również dlatego, że no tak jak mówię, komu by się chciało po raz kolejny oglądać to samo miejsce, tą samą lokację. Co to było? Tak mnie zaatakował? The fuck? No nie wiem. W każdym razie to była znowu ta sama lokalizacja, znowu samolot, znowu przez to wszystko przechodzi, więc może w sumie nawet dobrze.
że wyszło jak wyszło. Ale nie powiem, że działo się, słuchajcie. Teraz wam opowiem, co się działo pokrótce. Zacznijmy od tego, że oczywiście pobiegłem sobie do łajby. Na początku jakoś nie mogłem się przyzwyczaić do tego, jak to wygląda, cała ta gra. Powiem wam, że no, szczerze na początku mi się nie podobała ta nowa oprawa graficzna, trawa i tak dalej. Ale jakoś teraz się do tego przyzwyczaiłem, wydaje mi się, że jest lepiej. Chociaż na początku miałem właśnie takie wrażenie, że no, zdecydowanie nie jest dobrze i mogłoby być zdecydowanie lepiej. Pomimo tych wszystkich zmian graficznych, jak zwrócicie uwagę, nawet inwentory jest całe odświeżone, wszystko jest nowe. Lista zmian, słuchajcie, była tak potężna, że po prostu jak się wkierwiłem, że sobie zrobiłem single player continue i się okazało, że nie mogę zrobić continue, byłem naprawdę zły. I zacząłem sobie czytać, co oni tam pozmieniali i dlaczego to jest pozmieniane. Jak zobaczyłem liczbę tych zmian, to stwierdziłem, że szkoda mi życia na czytanie tego i że sobie odpuszczę. No i tak też zrobiłem, odpuściłem sobie, więc nie wiem w zasadzie, co się zmieniło. Na pewno wiem, że zmieniła się grafika. Ona jest winna temu, że no, musiałem zacząć od nowa i utraciłem save'y. Także co do grafiki, jest lepiej. Nie wiem, czy to zasługa dokładnie tego, co oni pozmieniali, czy może jest to zasługa tego, że no, mam tą nową kartę graficzną. Jakby nie było, jest ładnie, przyzwyczaiłem się, także jest ok, podoba mi się i gram dalej. No dobra, no to tam zacząłem wam mówić, co się działo. Także oczywiście nakurwiłem się na samolot, polatałem, pozbierałem sobie szybciutko, stwierdziłem, że lecę na łajbę, poleciłem na łajbę, a na tej łajbie ni stąd, ni zowąd, no co, zaatakował mnie rekin. Standardowo, słuchajcie, 3 minuty gry i zginąłem pożarty przez rekina, który w zasadzie przebił się przez łódkę, przepłynął po prostu przez nią, grzbiet jego, nie wiem, no, można powiedzieć, że jego płetwa wystawała z pokładu i ta płetwa mnie skilowała. I po prostu jak rzuciłem bluzgami, to może całe szczęście, że tego nie nagrałem. No. No dobra, no więc wtedy stwierdziłem, że nie ma się co poddawać, trzeba podejść jeszcze raz, w końcu nic się nie stało złego, 3 minuty gry to niewiele. No i znowu wylądowałem w tym pieprzonym samolocie i zacząłem zbierać te same pieprzone walizki. Poleciałem sobie, zacząłem szukać jakiegoś fajnego miejsca i wylądowałem właśnie, słuchajcie, tutaj. Wydaje mi się, że to będzie fajne miejsce pod tym względem, że tak. Tutaj mam górkę, mam otwarty teren, także widzę dokładnie, co się dzieje z jednej i z drugiej strony. Na początku załatwiłem sobie ognisko, może coś zjadł. Zrobiłem sobie właśnie to ognisko postawiłem, postawiłem sobie szałas, postawiłem sobie to ustrojstwo do picia wody. To jest akurat coś nowego dla mnie, że trzeba pić wodę. Także to na pewno z nowości. No i co, wydaje mi się, że to będzie fajne miejsce, bo tutaj widać, co się dzieje. Jak się okazało, tu pełno burdasów biega nocą. Z jednej strony, z drugiej strony, także no, pod tym względem nie jest to szczęśliwe miejsce, bo nie jest letko, ale wybrałem to miejsce głównie po to, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie widzieć, co się dzieje naokoło mnie. I standardowo postawiłem sobie domek na drzewie. Domek na drzewie skierowałem sobie nie tyle z widokiem na morze, tylko jak widać z widokiem na las, ponieważ no, z tamtej strony będzie mniej zagrożenia niż z tej strony, jak sądzę. Także tak go sobie umiejscowiłem. Jak widać, karczuję sobie naokoło wszystko, żeby mieć jak największy widoczek i będę sobie powoli budować. Jak widać po totemach, udało mi się ich troszeczkę tutaj pozabijać. Nie wiem ilu, nie liczyłem, ale mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 głów tutaj. 8, bo jedna jest na palu. I jeszcze tutaj mam jakieś głowy? Nie, ale na bank udało mi się coś tam więcej skillować, bo nie wszystkie truchła tutaj przyniosłem, także no wychodzimy z założenia, że te minimum 9 person położyłem trupem właśnie w tym miejscu. No i cóż, no mój ostatni plan na to, żeby sobie liczyć, ile osób skillowałem, ile ściorwojadów skillowałem. No, spalił na panewce, ponieważ szlak jasny trafił moje save'y. Save'y. No. Co więcej, bardzo nieprzyjemna sytuacja mnie spotkała. Otóż było coś takiego, słuchajcie, że budowałem sobie tutaj dom. Karczowałem te drzewa, karczowałem. I kiedy miałem już ostatnią turę
kłód niosłem po prostu, żeby wyposażyć, już wykończyć mój domek. Zostałem zaatakowany przez dwóch ścierwojadów. Dostałem ataku nagłej paniki. Dawno nie grałem, nie wiedziałem, co się dzieje, co robić, gdzie, jak, po co, w co wciskać. Nie wiedziałem, jak rzucić te kłody i w tym momencie oni mnie skillowali, a w zasadzie ogłuszyli i wiadomo, przenieśli do jaskini. Mówię sobie, dobra, trudno, wyjdę z jaskini, coś tam sobie pozbieram, coś tam sobie znajdę ciekawego i tyle, tak, wrócę, wybuduję te dwie kłody, odżałuję. I słuchajcie, wracam, patrzę, a cała moja konstrukcja, którą udało mi się pieczołowicie do tamtego czasu wykonać i wszystkie te kłody, które tam pościnałem, to wszystko szlak jasny trafił i niczego nie było. I musiałem robić to od nowa. I strasznie mnie to wkurwiło. Zresztą chyba nie jest to dziwne, tak? Kurde. Siedzisz, słuchajcie, przez godzinę siedziałem, klikałem, dziobałem, walczyłem i no nic z tego nie wyszło, musiałem zacząć to od nowa. Mało tego, w ogóle wszystko muszę zacząć na nagrywanie od nowa, bo szlak jasny trafił mi save. Dobra, niech ja pomyślę, co ja tu mogę jeszcze zrobić. Zaraz sobie wrócimy do wątku. Dobra, nie wiem, co to jest, ale skoro mogę sobie postawić, to mogę sobie postawić. A, to jest chyba kolekcja jakiejś żywicy albo czegoś takiego. Dobrze mówię? Czy niedobrze mówię? Tak, zdecydowanie. Czy jest mi to potrzebne? Może się przydać. Żeby nie biegać daleko i nie zostawiać sobie drzew, to może zrobię sobie to tutaj? O! Będzie dobrze, jak myślicie? Nie wiem, robię. Okej, mamy subkolektor. Elegancko. No dobrze, to może jak już sobie tak wszystko robię fajnie, to i zrobię sobie snack. Kolektor. Kolektor snack. 8 kłód aż. No dobra. Ciekawe, czy nie reaguje, patrzcie, biorę kłodę. I o, dobra, zareagował odpowiednio. Zwracam honor. Jeszcze dwie, to w sam raz jeszcze jedna zostanie. Aha. I w przeciwieństwie do poprzedniej odsłony, tym razem rodzaj siekiery naprawdę ma znaczenie. Ta zdecydowanie szybciej ścina drzewa. Co jest do jasnej cholery? Co mnie atakuje? Ptaki mnie atakują, czy co? Za co? Za to, że im drzewo ścinam? No pogięło was. Ktośki. Przecież ja z przymusu to robię, no. A gdzie reszta kłód? Co to za oszukaństwo? Oddajcie mi moje kłody, złodzieje. Może... Idę w górę, ale schodzę na dół. Aż pod trawę. Zajebista opcja. Podoba mi się. Dobra, widzicie, z góry zawsze lepiej widać. Dobra, lodóweczkę już mamy. Coś możemy tu postawić. Ale póki co chyba nie ma aż tego za tyle, żeby to robić. Dobrze. Medycyn też się przyda, bo może być tego całkiem sporo. Medycyny nigdy za dużo. Matko, ile to wymaga pracy. No, także ta siekiera zdecydowanie szybciej ścina drzewa od tamtej. Tamtej jest zdecydowanie lepsza. Traf to, kurwa. Człowiek. Bądź drwale nad drwalami. I oczywiście bug cały czas jest. Nie usunęli go, bo po co? Aczkolwiek jest nieco trudniej teraz biegać z tymi składami, z wykorzystaniem tegoż baga. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiłem, lista zmian po prostu mnie przeraziła na tyle, że no, nie chciało mi się tego wszystkiego czytać. Tak, co ja kurwa, że zrobiłem? O, Jesus. Nie wiem, co zrobiłem, ale zrobiłem to. I straciłem jedną kłodę. Co
Cudownie, Koda, to zrobiłeś. Cudownie, słuchaj. Po mistrzowsku. A jak? No nic, akurat mam chyba wszystkiego wystarczająco, żeby sobie postawić jeszcze raz Medicine Gabinet. Może tym razem go nie zepsuję. Postaram się. Teraz, kiedy już wiem, że można zepsuć, to go nie zepsuję. Alright. I teraz tak, postać na pewno zdecydowanie szybciej się męczy. I do tego zdecydowanie potrzebuje pić. Nie jest to jakieś wielkie odkrycie, biorąc pod uwagę, że no, dodaje to właśnie po to. Ale chyba sobie wybuduję jakieś inne ognisko bliżej. Ogień jest zdecydowanie fajniejszy, bardzo mi się podoba. A kurde, co ja robię? Marnuję żarcie, a wystarczyło sobie usiąść na ławce i odzyskać siłę. No nic to. Dobra, zaraz będzie ciemno, a to znaczy, że zaraz... Piękna tańcza. Że zaraz będzie tutaj cała masa ścierwojadów. No, i już się zaczynają. Oni się po prostu teleportują, słuchajcie. Nie było go, jest. Siedzi. No nic, co zrobić? Dobra, ja to się schowam. Do domku, mam ich w dupie, nie będę się z nimi tłukł po nocy. Bo to ich nie widać, ich. Tak, trzeba będzie zrobić jakieś pułapki. Zdecydowanie. Co on ma na tych plecach? Nie kleję tego. Ale zrobię łuk. I przykleję mu strzałę. A co? Czyli jest ograniczona ilość teraz stafów, które można wpierdzielić w ten cały interes. Interesujące. Dobra, zasejwowane. Ilu was jest na tym dole? Dwóch. Trzech. Czterech. Czy ty mi rzuciłeś kamieniem, ciociu? Ciekawe, co mocniej ich boli. To czy to? No nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, co ich bardziej boli. Okej, okay, ryzyk fizyk. Kucaj. Ciekawy jestem, czy da się w końcu ich zajść od tyłu i ubić jednym ciosem. Na zasadzie takiego ataku znienacka. To nie będzie atak znienacka. Medicine. Bo kurdeż mnie trafił mocno nawet. Nie zgadza ci się stan osobowy? I prawidłowo. No dobra. To może rzucimy was tutaj. I będę sobie was zaraz ćwiartować. Robić mojego totema. Gdzie ten drugi ściarwojad? Gdzie go udupcyłem? No nie no, zgubiłem trupa. Jednak nie zgubiłem trupa. Potrzebuję tylko głowy i ręce.
Dobra. Chodź tu, gnoju. Nie taki z siebie włos znowu, co? Gdzie się podnosisz? Aż mu medycyna mu wyleciała, słuchajcie. Oddaj głowę, ścierwojadzie. Dobra, tam są jeszcze, więc może ja bym sobie troszeczkę usiadł. O, ty chujco. No i co? Uż, aż mi ciarki przeszły. Tak mnie zaszedł. Dwóch? Trzech? Okej, czas stąd, słuchajcie, spindalać. Znowu się ich narobiło. Znowu nie wziąłem sobie gałązki. Jasna cholera, żeby zrobić sobie jakąś pieprzoną strzałę. No dobra, to było chyba tyle, jeśli chodzi o ich obecność tutaj. Usiądźmy sobie na chwilę. Oczywiście animacja jest spierdzielona, ławka jest tu, siadam sobie tam. Nie ma co, ale całe szczęście, że odnawia mi się stamina. Dobra, trzeba wybudować na bank coś, jakąś pułapeczkę na zajączki. No dobra, jak już się napatoczyłeś, to cię skilluje. O kurwa, dwóch. Czterech. Brilliant. Może jakiś patyczek? Może jakiś patyczek na szybko skądś gdzieś jakoś coś? Wycofajmy się wzgóry na z góry patrzone pozycje. Lokale. Zróbmy sobie strzały. Za mało piórek. Aj. Zajebiście. Hello, how are you today? No i co? Teraz moja kolej. No i co? Teraz moja kolej. Ktoś coś jeszcze? Jeszcze ty? Masz. Raz, dwa, trzy, cztery. Lekarstwo. Przydałoby się jeszcze jedno lekarstwo. Dobrze, że nie trafiłeś. Gleba gnoju. Dobra, zabity. Okej. Ktoś jeszcze? Kurde. To ile ich tukłem? Całą masę chyba, jak widać. Kolekcjoner kości. Jak nic. Dobra, potrzebuję trzy głowy. No to może byśmy skończyli jeden totem. Może się ode mnie odpierwiastkują w końcu. Jak będą widzieli takie piękne totemy. Kurwa. Czy możesz przypierdolić mu w łeb? Co jest? Nie ma głów? Masz głowę? O, ty masz głupkę. Jaka szkoda. Słuchaj. Przyda się. Kurwa. Nie wiem, co napieprzam, żeby zaraz nie było, że sobie coś psuję, kurwa. No. Pięknie. To was nauczy szacunku. Jaszczurka.
Właśnie, temat jaszczurek, słuchajcie, jak zwykle nie ma jaszczurek. Jaszczurki są, ale ich nie ma. Trup się ścieli gęsto, skoro jest głowa, to trzeba ją wykorzystać. Przydałyby się pieprzone piórka. I pułapka na króliczki. O! Zapomniałem o tym. Znowu? To nie za dużo was tutaj się, kurde, roi? No ale dobra, jak już jesteście. A ja mam piórka. No cóż, czy ja mogę sobie do nich teraz walnąć z łuku? Gdzie wy poszliście? Nie no, gdzieś tu był patrol. Hello. Rozpłynęli się w powietrzu. Zobaczyli trupy i poszli. W sumie na ich miejscu też bym się przestraszył, jakbym zobaczył coś takiego. Może postawmy sobie tą pułapkę. Dobrze. No, zaczyna się tutaj coś budować, słuchajcie. Elegancko. Przydałyby się również pułapki. Bo tutaj jest cała masa tego gawna biegającego. No. Trup się ścieli gęsto. Nie powiem, że nie. Dobra, trzeba znaleźć coś do jedzenia. Jest żółw. Bardzo mi przykro z tego powodu, że tam jesteś. O, proszę. Pojawiła się nam jakaś skrzynka. Nareszcie można zabijać żółwie, aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego nie można z żółwi zrobić sobie tarczy. Może to jakiś kolejny etap. Ale na bank by się przydała tarcza. Taka możliwość. Ile razy można walnąć w żółwia? Czyli tak. A może ja te kartony mogę... Mogę coś zrobić z tymi kartonami? Nie mogę. A szkoda. Biorąc pod uwagę, że to kartony. Coś w nich powinno być, tym bardziej, że to są kontenery. No nic, trudno. Zjedzmy sobie żółwia. Jest jaszczurka! Cześć, jaszczura! Dawnośmy się nie widzieli. W zasadzie po raz pierwszy od lat. Jest jaszczurka znowu? Super. Ekstra. Zajebiście. Może jeszcze jakiś lizard? Nie? No jasna cholera. Ale słuchajcie, lepsza jedna jaszczurka, w zasadzie dwie niż żadna. Zajączki. I to taka cała rodzinka, wesoła. Może jakbym przycelował? Straszny jest ten dźwięk. Tak od razu mi się bardzo robi żal tego zajączka. Słuchajcie. Nie no, tak naprawdę to mi się nie robi go żal. To tylko zwierzątko. I to w grze. Jest jaszczur. Ależ będzie jedzenia. Aż sobie będę musiał zrobić coś do suszenia chyba tego mięsa. Postawić. Dobra, zjedzmy coś. Dawno jadłem jaszczura. Także tym razem jaszczur. No i pięknie, ale się nawpieprzałem, słuchajcie. Dobra, robimy sobie zamaskowaną skórę. Stalt Amor. Jestem niewykrywalny. Może nie tak do końca. I chyba przydałaby się jeszcze jedna jaszczura, żeby być takim super, hiper, mega fajnie zamaskowanym gościem. Ptaki ciągle do mnie ciągną.
Nie mam im tego za złe, potrzebuję piórek. Skupmy się na rozbudowie tego wszystkiego, no ale ja szczura to sobie, słuchajcie, nie mogę przegapić. No, ty chamie. Ło! To było świetne. To prawie było jak strzelanie sobie pod nogi z bazuki w... Jaka to była gra? Quake? Ptak, który ratuje z podziemi. No tutaj niektóre jeszcze elementy muszą dopracować. Jest całkiem sporo rzeczy, które muszą dopracować. No nie, no jak nie było jeszcze ratek, teraz jest ich cała masa. No to, że mi to jakoś bardzo nie pasowało. Dobra. To w związku z tym może ja bym sobie zrobił coś do suszenia mięcha. Ideolo. No, także co? Fajnie to wygląda, nie powiem. Coraz więcej możliwości. Ciekaw jestem, co tam jeszcze dodaje ciekawego. Dajcie znaka koniecznie w komentarzach, co jest warte uwagi. Ja tu jeszcze na bank wielu rzeczy nie zrobiłem. Ale będę sobie powoli chciał spróbować zrobić po jednej sztuce ze wszystkiego. Potworzyć jakieś różne dziwne rzeczy, które będzie można sobie zrobić. Wybudować łódkę, w ogóle popłynąć na wyspę. Jakieś takie klimaty, rozumiecie? Czy ja mogę sobie coś jeszcze na szybko tutaj postawić takiego fajnego? Mogę sobie postawić ogródek. Czemu nie? Kto zabroni biednemu bogato żyć? A co? Ile potrzebuję? Dwie kłody. To dwie kłody to chyba akurat mam, czy nie mam? A jak nie mam, to teraz będę miał? No, mam jedną. A dwie zabierzemy sobie, żeby zrobić sobie... nie wiem, jak to się nazywa. Klomb? Okej. Ku pamięci zabierzmy sobie jeszcze dobre, naturalne. I może byśmy sobie coś zasadzili? Pewnie, że tak. W końcu miałem jakieś nasiona. No okej. Słuchajcie, chyba wystarczy na takie pierwsze podejście. Bo już sobie troszeczkę w to gram. Nie wiem, ile materiału z tego wyjdzie. Całkiem sporo coś czuję. Także co? Wygląda to mniej więcej tak. Mamy sobie moją starą bazę wypadową. Mamy sobie moją nową bazę, która prezentuje się mniej więcej w ten sposób. Całkiem sporo zaczyna się już tutaj dziać. Myślę, że w następnym odcinku będzie jeszcze więcej. Postawimy sobie na pewno jakieś pułapki. Postawimy sobie na pewno jakiś murek, może tutaj, żebyśmy się nie wpieprzali. Będzie fajnie, będzie ładnie, będzie elegancko. Lasu jakby coraz mniej. I co? Zobaczymy, jak to się rozwinie. Także słuchajcie, dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was na Facebooka, zapraszam Was do oczywiście na nowego Instagrama, zapraszam Was na mój drugi kanał, oczywiście wbijajcie też na Facebooka, tam zdecydowanie więcej aktywności. W tym odcinku to tyle, widzimy się, słyszymy przy okazji, kolejnej okazji. Na razie.